Chodź, pokażę Ci moje studio. Zaraz po wejściu do środka dostrzegasz generalnie bardzo dużą przestrzeń, otaczającą Cię zieleń, jest jej tutaj bardzo dużo, oraz też dostrzegasz jakby ciekawą jakby fakturę różnych łączeń. To jest właśnie dosyć fajnie zaraz po wejściu. Jesteśmy tutaj w, można powiedzieć, w przedsionku, przed poczekalnią. Mamy tutaj generalnie takie miejsce, w którym jest dużo ciekawych, fajnych rzeczy. Takich jak na przykład właśnie szafa, która dzień przed otwarciem salonu po prostu została znaleziona na złomie. Nie mieliśmy szafy. Nie mieliśmy szafy i generalnie chodziło o to, żeby po prostu mieć tą szafę. Pojechaliśmy na złom i na złomie znalazłem po prostu zarąbistą szafę. Jak ją zobaczyłem, to wiedziałem, że ona tu po prostu będzie pasować. Dodatkowo dodałem jej po prostu oświetlenie. Także po otwarciu zapali się światło. Jest dosyć ciekawe. Jeszcze ten dźwięk charakterystyczny otwierających drzwi i to, jak to brzmi, to jest po prostu rewelacja. Mam tutaj taki stary zegar, to jest taka pamiątka rodzinna, domowa. Tutaj jakiś taki mały kwietnik, regał taki właśnie z kwiatami. Podejdź jeszcze tutaj i zobacz, ponieważ też po wejściu fajnie to wygląda, widać generalnie takie deski na ścianie. Te deski są o tyle fajne, że historia tych desek jest taka, że to są deski tutaj z lokalnego kościoła. Jak remontowali kościół tutaj, a dokładniej wieżę tego kościoła, to po prostu jak zobaczyłem, że oni te deski wyrzucili, to mówię, muszę mieć te deski. Przejdźmy sobie dalej. Gdy wchodzę teraz tutaj w tą część, to znajduję się w poczekalni. Tutaj generalnie klienci mogą się wychillować, mogą sobie po prostu wypić kawę, zrelaksować się. Fajne jest też to, że zaraz po wejściu ta poczekalnia jest od razu jakby na pierwszym punkcie. Widać ją, więc od razu można sobie przyjść, usiąść właśnie, zrelaksować się. W poczekalni również jest dużo ciekawych elementów, dużo różnych ciekawych rzeczy. Zacznijmy nawet chociażby od tego obrazu. To jest obraz mojego taty. Chciałem po prostu mieć tutaj, znalazłem ten obraz też w sumie przed przeniesieniem się tutaj. Znalazłem go właśnie na strychu, więc też pomyślałem sobie, że on będzie świetnie się komponował tutaj. Wygląda dosyć ciekawie z czasów gdzieś tam wojskowych, jak tata był właśnie w wojsku. Tutaj znowu mamy kwietnik. Obraz wiszący na ścianie, stolik, który tutaj jest poniżej. Ten stolik to jest stolik z betonu architektonicznego. Razem z moim kolegą Mirkiem Remontem zrobiliśmy ten stolik. Gdy przejdziemy na drugą stronę, to tutaj widać fajne elementy, które bardzo mi się osobiście podobają. Mamy tutaj warsztat stolarski. Jest to warsztat stolarski, na którym robi się meble. Stary generalnie warsztat. Na nim się wykonuje meble. Wykorzystałem go do tego, żeby go położyć po prostu tutaj i mieć go jako właśnie stolik kawowy. Fajnym elementem jest ta sofa, która jest to sofa z rusztowania. Po prostu belki metalowe od rusztowania, deski, materac. Czego więcej chcieć? Surowe, industrialne, bardzo fajnie to wygląda. Lampy wiszące nad stołem to są lampy też z betonu architektonicznego. Też zrobiliśmy je z Mirkiem Remontem oraz też niektóre tutaj doniczki, które są, też są zrobione właśnie z tego betonu. Różne fotele sprawiają, że generalnie jest tutaj ciekawie. Bardzo nie lubię takich jakby jednych i takich samych rzeczy. Na przykład gdybym postawił takie same doniczki, tak? Gdybym postawił na przykład takie same krzesła, gdybym postawił takie same jakby elementy obok siebie, one mi się osobiście nie do końca podobają. Lubię łączenie różnych elementów i różnych stylów i właśnie tutaj tak to wygląda. Od jakichś starych, odrestaurowanych mebli po jakieś nowoczesne, tak jak na przykład właśnie ten. Po drugiej stronie mamy recepcję. Widać tutaj bar, ponieważ wcześniej tutaj była knajpka. Tutaj możesz sobie zobaczyć właśnie na zdjęciu, jak wyglądało właśnie to miejsce wcześniej, ponieważ widać dokładnie to z tej perspektywy. Było tutaj tak właśnie dosyć właśnie szaro, może nie tak szaro, ale tak ponuro, ciemno, brązowo, wszystko obite taką boazerią ciemną. Także tutaj było bardzo, tak jakby powiedzieć, smutno. Możemy sobie zobaczyć recepcję od środka, jak to wygląda w ogóle z tej perspektywy patrząc. Także tutaj jest też komputer, jakiś sprzęt audio. Tutaj bardzo fajna lampa, stara lampa, podświetlona żarówką, taką mocno na ciepło. I możemy przejść sobie dalej. Wchodzimy tutaj generalnie w strefę już stricte salonu. Tutaj odbywają się usługi w całej tej przestrzeni. Mamy tutaj generalnie cztery stanowiska fryzjerskie.
które są uzbrojone, można powiedzieć, w takie dosyć ciekawe ramy od obrazów. Ramy są wiszące, na nich trochę się teraz w sumie pochylę, ponieważ to jest fajny element. Te ramy, w ogóle pomysł na te ramy wziął się z Barcelony, gdy byłem po prostu na wakacjach kiedyś z moją żoną, to postanowiłem, że pójdę się po prostu obciąć do fajnego salonu fryzjerskiego. Znalazłem sobie ten salon na internecie i postanowiłem, że tam pójdę. Było bardzo klimatyczne, bardzo fajne miejsce, mega wnętrze właśnie, takie bardzo artystyczne, ponieważ twórca tego salonu też był artystą, malował obrazy, także to było kapitalne miejsce i właśnie tam dostrzegłem takie ramy. Dokładnie te stanowiska wyglądały tak jak tutaj. Także ten pomysł z tymi ramami jest całkowicie skopiowany właśnie od niego. Lekko odchylone te ramy. Lokalny człowiek mi tutaj zrobił, który tworzy ramy pod obrazy. Stanowiska tradycyjne, dużo kwiatów, kosz na śmieci charakterystyczny. To znacie miejsce, ponieważ tutaj kręcimy te darmowe materiały. Kręcąc te darmowe materiały, to właśnie to się odbywa tutaj. Tu znaleźliśmy już idealne miejsce. No i zapomniałbym o najważniejszym, kominek, który tworzy tutaj bardzo fajny klimat. Jak robiliśmy ostatnio sesję zdjęciową świąteczną, rozpaliliśmy w nim, no wygląda mega, ponieważ on działa. Kilka elementów, których tutaj jest, to są właśnie drzwi wejściowe, ten kominek oraz okna. To są elementy, które nie zostały zmienione w ogóle tutaj w tym salonie. Spójrz też na podłogę. Mamy taki dywan z płytek zrobiony. Ten dywan też jest pomysłem tego salonu fryzjerskiego z Barcelony. Też uważam, że fajnie to wygląda. I też jest tak po prostu wkomponowany, nie jakoś symetrycznie, tylko tak po prostu ciepnięty jak dywan w domu. Przejdźmy sobie na drugą stronę, a raczej w stronę myjni. Tutaj generalnie myjemy głowy, tutaj jest relaks, tutaj można się po prostu zrelaksować. Wisząca lampa, stara lampa na tak zwane świetlówki, tak się chyba to nazywa, jak dobrze pamiętam. Świetlówki, charakterystyczny dźwięk, jak się je odpali. Ale to też jakby to są takie detale, taki klimat, który bardzo, bardzo mi się podoba. Surowe schody, bardzo takie właśnie bym powiedział, no całkowicie surowe. Oszlifowana blacha, tylko zabezpieczona. No i mega fajny element, czyli właśnie ta ściana tutaj. To w ogóle to jest właśnie po prostu blacha zardzewiała. To jest kawałek blachy zardzewiałej, który co najlepsze cały czas rdzewieje. To mi się bardzo podoba. Ona po prostu, można powiedzieć, że cały czas żyje. Ten element, który tutaj się zrobił, taki trochę na środku pasek, to się zrobiło samo. Natura to zrobiła. Lubię bardzo po prostu blachę zardzewiałą. To tak sprawia taki fajny smaczek. Tutaj to nawet fajnie widać. Na tych elementach możemy zobaczyć, gdzie mamy na przykład szampony. To tak wszystko też, można powiedzieć, niszczeje, dosyć jest jakby zniszczone. Tu też jest kawałek blachy. To wszystko pracuje. Zwróć uwagę sobie na sufit. Albo nawet lepiej to będzie widzieć, jak wrócimy właśnie sobie w stronę początku. Zobaczmy sobie właśnie na ten sufit. To wygląda się świetnie. Klimatyzacja. Tutaj dodatkowo idą po prostu belki, ponieważ strop jest tutaj drewniany, więc te belki zostały też odkryte, ponieważ one były zakryte. Gdzieniegdzie jest właśnie cegła, która też została odkryta, ponieważ budynek nie jest całkowicie zbudowany z cegły, tylko jest mieszany. Jest i trochę pustaka, i trochę właśnie cegły. Fajne jest to, że większość klientów, których tu przychodzi, czy ludzi, którzy tu przychodzą, to mówią właśnie o tym, że to miejsce jest w ogóle fajnie, że bardzo fajnie zostało zaprojektowane. I pytają się, kto był projektantem tego miejsca. No i gdy im po prostu mówię, że to ja sobie zrobiłem, to są generalnie zaskoczeni. I powiem wam szczerze, że sam jestem zaskoczony, jak to się generalnie dzieje, ale chodzi o to, że to nie jest nic tak naprawdę trudnego. Każdy z nas może po prostu móc jakby łączyć i tworzyć różne elementy. To jest bardzo proste. Jak opowiadałem wam o tym, jak powstało trochę to miejsce, tak w skrócie, że w sensie jak niektóre elementy, to jest nic innego jak tylko obserwacja. Mamy dostęp do Pinteresta, mamy dostęp do w ogóle internetu, mamy dostęp do gazet różnych takich właśnie z projektami wnętrz. Wystarczy po prostu to wszystko tak naprawdę szczerze kopiować. To jest nic innego. Po prostu obserwujesz, podoba ci się coś, łączysz to po prostu z innym elementem. Później dowiedziałem się jeszcze, jak już to miejsce tutaj powstało, ponieważ takie miejsca mnie interesowały, to dowiedziałem się, że jest taki styl, który się nazywa Modern Rustic i on mniej więcej właśnie się wpisuje w ten styl.
to jest właśnie łączenie różnych surowych elementów właśnie z ciepłymi elementami, które tworzą takie właśnie klimatyczne miejsce. Obrazy, które tutaj widzisz na ścianach, to są moje obrazy. W wolnych chwilach maluję. Zacząłem spontanicznie w 2010 roku. Chodź, pójdziemy jeszcze na labor. Pokażę Ci tutaj nasze stanowisko już takie stricte od zaplecza. Tutaj generalnie, w sumie na wstępie od razu, ogłoszenia duszpasterskie, czyli tutaj generalnie jakieś takie najważniejsze informacje. Jak to na laborze, wszystko jest spontanicznie i tutaj jest po prostu totalnie naturalnie. Tutaj są farby, tutaj mieszamy sobie kolory. Blat, który tutaj jest, też jest z betonu architektonicznego i zobacz, jak fajnie wygląda właśnie, jak tutaj ta farba się rozlewa i tak dalej. To wszystko żyje, to jest właśnie fajne. Więc tutaj jakby mamy burzę mózgów i tutaj tworzymy kolory, no i potem już po prostu idziemy do klientki na salon. Tutaj też jest, no zresztą zobaczcie, tutaj generalnie jest zawsze trochę więcej śmiechu i więcej zabawy. Tak wygląda moje studio. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba. Może któreś elementy Wam się szczególnie podobają i chcielibyście wiedzieć, skąd one są. A może chcielibyście też pochwalić się Waszymi salonami. Piszcie do mnie wiadomości. Czekam też na komentarze. Także do zobaczenia.